się ją zapytam, to będzie fajnie. Kochani, każdy zaczyna od dzieciństwa, to ma duży wpływ na nas, nie? A ja mam 22 lata, więc też warto było o tym wspomnieć, jak to było. Nie czułam się kochana przez rodziców. Dopiero teraz poznaję miłość, odkąd żyję z Bogiem. Rodzice pokazali mi małżeństwo z przymusu, w którym jedno wyzywa siebie, jedno wyzywa drugie od psów. Była przemoc w domu, było bardzo niedobrze. Taty się bałam, a mama, nie będąc tego świadoma, obciążała mnie różnymi rzeczami, z którymi sobie sama nie radziła, więc szybko się skończył w moim życiu taki czas beztroski. Żyłam w dużym stresie. Myślałam o nim dorosła, nie umiałam się dogadać w ogóle z rówieśnikami. Swoją jakąś tam własną wartość budowałam na podstawie tego, co mówili o mnie nauczyciele, więc nie miałam życia poza nauką. Taką rzeczą, którą warto było wspomnieć, było to, że jak miałam 18 lat, to pierwszy raz się zakochałam, bo spotkałam chłopaka, który pokazał mi jakąś formę miłości. A ja tej miłości tak spragniona, jak sucha studnia wody, bo w końcu po to zostaliśmy stworzeni, żeby kochać i być kochanymi. Poznałam troszkę tej miłości, dotknęłam jej i tak się w nim zakochałam, że nie mogłam się półtora roku pogodzić z myślą, że on w ogóle mnie gdzieś. I wtedy zaczęłam bardzo chorować. Miałam 18 lat, straciłam odporność zupełnie, byłam ciągle chora. Przyszły studia, przyszło jeszcze więcej stresu. Ja chodziłam od specjalisty do specjalisty. Miałam różne dziwne problemy ze zdrowiem, różne bóle, różnych rzeczy. Nie wiadomo dlaczego, bo wyniki były dobre. I w marcu, rok temu, już byłam w takim złym stanie i psychicznym, i fizycznym. Byłam bardzo zmęczona przez studia, miałam wymagające studia, a byłam wykończona fizycznie, więc zmuszałam się do nauki i to było jeszcze gorsze. I w marcu przestałam chodzić na zajęcia, bo po prostu nie byłam w stanie. I w pewnym momencie ktoś mi zasugerował, że ja może powinnam pójść do psychiatry. Że te wszystkie moje problemy ze zdrowiem wynikają z nerwów. I w maju poszłam do psychiatry, który powiedział mi, że w ogóle to jest takie emocjonalne, że w ogóle ze mną nic nie jest, tylko ja nie umiem oddychać i muszę uspokoić swój oddech, bo oddycham zbyt szybko, zbyt nerwowo i wtedy wszystkie moje problemy ustąpią. I wtedy ten psychiatra powiedział mi, że poleca mi medytację. I w ten sposób zostałam buddystką, kochani. Nie miałam zupełnie z tym styczności, ale ja szukałam ratunku, tak? Wiecie co, ja szukałam sensu życia, bo w pewnym momencie już miałam tyle bólu, że to było cierpienie i ja nie widziałam dobrych rzeczy. I ja skreśliłam Jezusa przez katolików. Skreśliłam chrześcijaństwo przez katolików i powiedziałam, że jak oni są takimi ludźmi, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą hipokryzją. I ten psychiatra powiedział mi o buddyzmie, więc ja zaczęłam szukać. Nie potrzebowałam jakiejś nadziei, potrzebowałam sensu życia, nie wiedziałam, po co ja żyję. A było mi tak ciężko, że ja musiałam się tego dowiedzieć. Zaczęłam medytować. Szatan mnie oszukiwał, że ja się faktycznie uspokajam, że moje serce mniej kołacze. No to było kłamstwo, ale ja się oszukiwałam, bo miałam nadzieję, że to ma sens. Zaczęłam sobie słuchać biografii Buddy i myśleć sobie, ojej, ja zawsze chciałam być takim prostym człowiekiem, który nie jest egoistą, który nie jest materialistą, który w ogóle jest taki w zgodzie z naturą, ja kocham naturę. Ten buddyzm się wydawał taki przepiękny. Po prostu przepiękny. Słuchałam ciągle kazań takiego mnicha z Wielkiej Brytanii, który wyjechał do Tajlandii i w ogóle ma grafik tak napięty jak nasi pastorzy, bo ludzie go tak uwielbiają.
I wiecie, co ze mną było coraz gorzej? Zaczęły się myśli samobójcze. Ale nie wiedziałam, jak się zabić, bo nie chciałam cierpieć. Jak miałam takie ataki paniki, że myślałam, że wyskoczę przez okno, wyściłam się, więc otwierałam okno na oścież. Ale myślałam, że jak spadnę, no to nie będę wiedziała, czy to się uda. A poza tym jestem na czwartym piętrze w mieszkaniu Violi, więc to jeszcze będzie bolało, więc ja nie chcę w ogóle, bo ja chcę umrzeć po to, żeby nie cierpieć, tak? A właśnie wakacje spędziłam w domu, przerwałam studia, wakacje spędziłam w domu. Potem się przeprowadziłam do Lublina, jeszcze takie umiejscowienie. Teraz jestem w Lublinie, studiowałam w Krakowie i w wakacje to ostatnie pojechałam pod Lublin do moich rodziców. Potem wynajęłam mieszkanie od Violi, jak się okazało. Szukałam mieszkania z moją siostrą i jej koleżanką i Wiola napisała ogłoszenie, że chce wynająć komuś mieszkanie. I my to mieszkanie wzięłyśmy. Co ważne, Wiola ogłosiła, że w tym mieszkaniu ludzie się będą nawracać. Ja się tam nawróciłam. Budziłam się, że jak zacznę jakieś nowe studia w Lublinie, to odżyję, to jak będę wśród ludzi, to będę miała motywację, żeby wstać z łóżka, umieć się zjeść, a tak nie było. Kręciłam się w ten buddyzm całkowicie. Myślałam o tym, żeby zostać mniszką, bo ja wiedziałam, że nie jestem w stanie normalnie funkcjonować w tym strasznym świecie. Wiedziałam, że chciałabym gdzieś uciec, gdzieś najlepiej do jakiegoś ciepłego kraju, bo miałam problemy z krążeniem, krew nie dopływała mi do kończyn. Brałam leki na stałe, a w Tajlandii na przykład jest tak ciepło, więc mogłabym tutaj mieć dobre krążenie. Takie miałam brudne myśli odświadane. I 8 listopada, teraz ostatniego tego, przyszli do mieszkania naszego rodzice Violi z szafką na buty. Poprosiłyśmy Violę o szafkę na buty, bo nam była potrzebna. I to był ranek, a ja nie byłam na zajęciach. I zapytali mnie, dlaczego nie jestem na studiach, bo powiedziałam, że będę studiowała, tak jak się wprowadzałyśmy. I powiedziałam, że no, to jednak nie jest dla mnie. A no to co, to chcesz pracować? Ja powiedziałam, że nie, a w myślach miałam, jak ja mam pracować, jak ja nie mam motywacji do oddychania. Najchętniej to bym w ogóle nie oddychała, więc w ogóle co tu mówić o pracy jakiejś. No ale tak było na utrzymaniu rodziców, czułam się darmozjadem. I wywiązała się taka rozmowa, że tutaj miały moje plany, a ja do nich... Właśnie poprzedniego dnia, dzień przed moim nawróceniem, z takich włosów, ścięłam sobie włosy na takie najkrótsze, jak się da. Tylko ze względu na to, że szła zima, a ja wiedziałam, że trochę włosów się przyda, bo w tym zakonie buddyjskim, do jakiego się wybrałam w Niemczech, nie przyjmują od razu. Więc zostawiłam sobie troszkę włosów, a poza tym chciałam też, żeby jakaś mniszka mianowała mnie na mniszkę przez golenie mi głowy do zera. Czymś takim żyłam. I rodzice Violi zaczęli... ja im powiedziałam, że myślę o wstąpieniu do klasztoru. Oni pomyśleli, że chodzi o klasztor katolicki, że chcę być zakonnicą. Zaczęli mówić, ale dziecko, taka młoda, ładna dziewczyna, pewnie ci jakiś chłopak skrzywdzi. W ogóle to nie jest dobry pomysł. My ci przyniesiemy książki o takich młodych księdzach przyszłych, niedoszłych, którzy w pewnym momencie po prostu z dnia na dzień stamtąd uciekli, by się zakochali. A ja wtedy zaczynałam płakać. W ogóle coś tam im wspomniało o tym, że mam problemy z sercem. I oni tak o tej zakonnicy i ja w końcu ich wybiłam z tego pandy. Powiedziałam, że mi chodzi o klasztor buddyjski. I oni wtedy w ogóle się przerazili już totalnie. I wtedy mi zaczęli mówić o Jezusie. Powiedzieli mi, że w ogóle Jezus jest prawdą, że jest jedna prawda na świecie i nie ma w ogóle innego czegoś, że to wszystko jest wymyślone, bo to, żeby nam zamieszać w głowie. I powiedzieli mi, że Jezus może mi to zrobić. Ja właśnie powiedziałam, że jestem z umysłania, bo sobie nie widzieli. Takie miałam taką depresję, no człowiek w jakichś byle jakich ubraniach. No to wystarczy, nie trzeba się przeglądać, żeby zobaczyć po prostu, w jakim człowiek jest w stanie. I powiedzieli mi, że Jezus mi może pomóc.
Powiedzieli, że niedługo przyjdzie. Zapytali, czy mogło się o mnie pomodlić. Ja powiedziałam, że tak. W ogóle to, co się wtedy działo w mojej głowie, od pół roku byłam buddystką, ja zgodziłam się, że ktoś się o mnie pomodlił. To mi się wydawało tak idiotyczne, ale ja chciałam. Ja naprawdę... Ja wiedziałam, że tak naprawdę z tym buddyzmem to w ogóle... To ja się oszukiwałam. Ale ja musiałam się czegoś czepić. Musiałam się czegoś czepić, żeby żyć. Ja już byłam jedną nogą w grobie. I pomodlili się o mnie. I tata Violi poszedł do samochodu po swoje płyty. Miał ze 30 płyt z jakąś muzyką chrześcijańską, z kazaniami różnych osób. I powiedział, żebym sobie posłuchała, jak chcę. I słuchajcie. Wziąłam te płyty, przeglądam je. W ogóle ja wtedy miałam wymieniony dysk twardy, bo nigdy nie czułam po prostu takiego czegoś. Wiem, że nic nie wiem. To było straszne uczucie. Przez ponad pół roku miałam taką depresję i miałam taki mętlik w głowie, ale wtedy to w ogóle to był mętlik totalny. Wzięłam te płyty, oglądam je, myślę sobie, które by tu najpierw posłuchać. I zobaczyłam płytę, na której było napisane: Artur Celański, szukaj pomocy u Boga, a nie u ludzi. I w ten sposób w ogóle dowiedziałam się o kimś, kto mówi prawdę, o kimś, kogo w ogóle ludzie słuchają, a ja się z nim zupełnie zgadzałam. A to tam mówił o tym, jak się przemienił, co robił przed nawróceniem. Ja sobie pomyślałam, wow, skoro coś takiego jest możliwe, to ja też chcę się zmienić. Ja też chcę być takim dobrym człowiekiem i też chcę być szczęśliwa. I mówi to o zrobieniach i po prostu ja tego dnia poszłam na spotkanie tego gościa, do którego chodzą rodzice Violi. I tam wyznałam się sam moim Panem i Zbawicielem. Opowiedziałam tym młodym ludziom, co się ze mną działo i powiedziałam, że ja wchodzę w to, ja nie mam nic do stracenia. Nawet chcę w to uwierzyć i chcę temu zaufać. I wieczorem, jak wróciłam, wzięłam wszystkie swoje leki. Wszystkie swoje leki od psychiatry, tak ciężkie psychotropy, które brałam z czasem coraz silniejsze, żeby mnie utrzymała przy życiu. Wzięłam te psychotropy i je wywaliłam do kosza. Wzięłam leki od krążenia, które brałam dwa razy dziennie i je wywaliłam do kosza. Wzięłam wszystkie przeciwbólowe, od których byłam niemalże uzależniona, bo brałam je cały czas. I wyrzuciłam je do kosza. Patrzyłam na ten kosz wypchany nowymi lekami. W moim domu zawsze były problemy z pieniędzmi, więc kurczę, wywalać leki to się wydawało po prostu jakimś szaleństwem. Ale ja tak wierzyłam w to, że ja będę zdrowa i że to on jest moim lekarzem, że Jezus mnie uzdrowi i ja nie będę chodziła do innych lekarzy nigdy więcej. Ja już nienawidziłam chodzić po lekarzach. Ja miałam 20 lat, a czułam się, jakbym była 90-latką. I przyszedł następny dzień, tak? Nie bolały mnie w ogóle ręce ani nogi. Krew krążyła. Mówiłam tutaj świadectwo właśnie uzdrowienia tych rąk i wspominałam, że jak właśnie byłam buddystką jakieś 3 tygodnie wcześniej, to chciałam mocą intelektu pozbawić się tego bólu i to była jedna wielka porażka, bo mnie bardzo bolało. I przyszedł Jezus i faktycznie zabrał mi ten ból. Nie chciałam brać leków tych psychotropów znowu, bo czułam się coraz lepiej psychicznie. Było po prostu coraz lepiej. Przyjechałam chyba 19 listopada, czyli tydzień po nawróceniu tutaj, na spotkanie uzdrowieńczo-woliniowe, bo rodzice Violi wspomnieli jej, że rozmawiali ze mną o Bogu. Jak się dowiedziałam, że w ogóle Artur Celański jest jej pastorem, to w ogóle szok, że ja mam dostęp do tego człowieka tak blisko i że ja w ogóle mogę być wśród takich zdrowej społeczności, w ogóle mogę być wśród ludzi, którzy są podobni do mnie, bo ja czułam się zawsze bardzo samotna. Więc byłam niezwykle po prostu pod wrażeniem. I przyjechałam do 19 listopada, byłam uwalniana. Po to znowu byłam uwalniana, teraz chyba ciągle jestem uwalniana, nawet dzisiaj byłam uwalniana. Bo byłam bardzo zadumoniona. Jezus to zabiera ze mnie i jest ze mną coraz lepiej. Teraz po pół roku jestem osobą, która wybaczyła swoim rodzicom, a ich nienawidziła, bo wszystkie swoje jakieś problemy zrzuciłam na nich, bo tak mi radziła terapeutka. Jestem osobą teraz, która jest szczęśliwa, która już niemalże
pokonała w ogóle odrzucenie. Jakiekolwiek myśli, jakieś potępiające nauki nawet mi przychodzą do głowy, od razu je rozwalam. Jestem bardzo wyczulona na myśli, które sprawiają, że chcę znowu wyjść pod kołdrę i w ogóle nie chodzić, nie wystawiać głowy za niej, po prostu ja się bałam bardzo życia, tak? Nie mówiłam wam, że ja miałam takie ataki paniki wcześniej, że myślałam, że umieram. Serce mi boliło jakieś 150 minut, teraz nawet dostałam karetkę, chyba w czerwcu. To była taka historia, że no po prostu najpierw zobaczyli mnie ci ludzie z karetki i pomyśleli, że jestem wariatką. Ale jak zmierzyli mi tętno, to dali mi dwie silne tabletki przeciwbólowe, przeciwlękowe, a zawsze wszystkim ludziom po wszystkich jakichś wypadkach, jakichś tragediach takich dają jedną, bo wystarcza, a mi dali dwie, bo powiedzieli, że mi nie wystarczy. Więc ja żyłam w takim lęku, ja byłam tak zalękionym człowiekiem, ja patrzyłam przez okno, ja się bałam samochodu, który jechał 200 metrów ode mnie. Który jechał normalnie, jeden samochód normalny tam, ja się bałam takich rzeczy, a teraz ty iść na prawo jazdy. Amen. To są fajne rzeczy, wiecie, że tak wiecie, kiedy przychodzisz do Jezusa realnie i pociągniesz temat dalej, tak? To cuda stają się twoim dziedzictwem po prostu. Nasze życie to jest życie w sferze nadprzyrodzonej, rozumiecie ludzie, to naprawdę, to po prostu, to jest dla każdego możliwe. Tylko zawsze mówię, to tutaj jest problem, to tutaj. Ale kiedy tutaj puści zasuwka, gumeczka tutaj już się przestanie napinać i to wtedy uchylają się drzwi ducha. Rozumiecie? I to jest tak potężna przestrzeń, że to jest szok. Wiecie, słyszeliście, to jest świadectwo odrodzenia duchowego. Świadectwo duchowego odrodzenia. Czy ktoś ma świadectwo uzdrowienia?